Odpowiedź, jakie zwierzę znajduje się w polskim godle, jest oczywista. Wszyscy wiemy, że jest to orzeł. I znajduje to potwierdzenie w samej Konstytucji, gdzie w artykule 28 możemy przeczytać. Godłem Rzeczpospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Ale nasi posłowie niestety popełnili kardynalny błąd, bo wizerunek orła w czerwonym polu jest herbem, a godłem jest tylko orzeł. Ale pomijając fachową terminologię, zastanówmy się, dlaczego w naszym herbie w ogóle znalazł się orzeł i dlaczego przez te wszystkie lata znajdował się na znakach Polaków, jak na przykład na wielkiej chorągwi Królestwa Polskiego z czasów bitwy pod Grunwaldem. Obecnie wielu badaczy twierdzi, że raczej powinniśmy wątpić w to, że to właśnie ten ptak był symbolem pierwszych władców Polski. A jednak to właśnie on przetrwał przez te wszystkie lata, pomimo tego, że konkurencja była duża. Mógł to być lew, paw, gołąb, a jednak zwyciężył orzeł. Zastanówmy się, jaka za tym stała tajemnica. Zacznijmy od tego, że orzeł uważany jest za najdawniejszy symbol Polaków, głównie dzięki legendzie o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie. I już z książeczek dla dzieci dowiadujemy się, że pewnego dnia Lech, protoplasta Polaków, wędrował w okolicach Poznania i zauważył tam sporej wielkości gniazdo, a w nim orła strzegącego małych orląt. Na widok wędrowca orzeł rozpostarł majestatycznie skrzydła na tle czerwonego zachodzącego słońca. A Lech odczytał to jako znak i w tym miejscu założył swoją siedzibę, którą nazwał Gniezno, co oczywiście nawiązywało do gniazda. Pomimo, że romantyczna, jest to niestety tylko legenda, więc odpowiedzi na nasze pytanie musimy szukać w nieco poważniejszych źródłach. Czy kroniki średniowieczne mogą być pomocne dla nas w temacie, który nas interesuje? Gal Anonim na przykład wspomina tylko, że w czasie potyczek z Czechami polskie wojska używały signa polonika, czyli znaków polskich. To nam niewiele mówi. Po nim mistrz Wincenty Kadłubek również nie interesuje się pochodzeniem polskiego orła, ale w pewnym momencie opisuje potyczkę, którą stoczyliśmy z Rusinami pod Brześciem. I wtedy, kiedy już nasze wojska zwątpiły w zwycięstwo, zoczywszy znak zwycięskiego orła, po trupach poległych przedzierają się i tym bardziej zwycięstwo popierają, im z większą chlubą patrzą się na triumf swojego króla. To jak taki orzeł wyglądał, tego niestety Kadłubek już nie precyzuje. To oznacza, że kroniki średniowieczne nie były dla nas zbyt dużą pomocą, ale dysponujemy jeszcze jednym niezwykle wiarygodnym źródłem. Po raz pierwszy na ziemiach polskich spotykamy się z symboliką ptaka jako ważnego znaku przy okazji wybicia denara Bolesława Chrobrego. Jego wizerunku nie musimy wcale daleko szukać, bo wystarczy, że obrócimy banknot 20-złotowy i wszystko stanie się jasne. Ale niestety nie jest tak do końca jasne, jaki to jest ptak. A odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby nam ustalić, jaki był symbol pierwszych piastów, ojców naszego narodu. Dlatego, że w tamtym czasie monety to nie tylko środek płatniczy, ale ważna wartość propagandowa, bo wczesne średniowiecze to czas przede wszystkim obrazów. Umiejętność pisania i czytania była wśród prostego ludu raczej rzadkością. Dlatego taki symbol musiał nieść za sobą jakąś uniwersalną wartość. Więc pojawia się tutaj kluczowe pytanie. Co chciał przekazać nam Bolesław Chrobry, umieszczając ptaka na swojej monecie? I co równie ważne, jaki był to ptak? Zacznijmy od najpopularniejszego poglądu, że na denarze znajduje się orzeł. I od razu warto tutaj dokonać ważnego zastrzeżenia, dlatego że często mówimy orzeł bielik, ale bielik tak naprawdę nie jest orłem. Należy do podrodziny myszołowów. Jak chcemy orła, to musimy wymienić orła przedniego albo stepowego.
Natomiast w czasach, kiedy powstawał Denar Chrobrego, nikt takimi różnicami się nie przejmował, dlatego dalej możemy mówić o bielikach i orłach jako o jednym gatunku. Co za nimi przemawia? Po pierwsze, ludy pierwotne bardzo lubiły sobie wybierać za swoje symbole zwierzęta silne, niedźwiedzie, lwy i właśnie orły. A po drugie, kiedy patrzymy na Denar Chrobrego, to nie możemy na nim widzieć karykatury orła, ale próbę jego ukazania, kiedy sobie spokojnie siedzi na ziemi. I teraz przyjrzyjmy się poszczególnym elementom. Zacznijmy od pięciu kresek z tyłu ptaka, czyli od ogona. Czy on może przypominać jednolity, opuszczony ogon orła? Nie za bardzo. Taka teoria jest bardzo naciągana. Idźmy dalej. Trzy kreski nad głową ptaka. Tutaj, w tym miejscu, bielik i inne orły nie mają żadnego czuba z piór. Więc niektórzy badacze twierdzili, że to jest polska korona. Taka teoria jest całkowicie pozbawiona sensu, dlatego że korony na głowach ptaków pojawiły się dopiero 200-300 lat później. Wątpliwości mamy więc coraz więcej. Ale mamy jeszcze jeden szczegół, który każe nam ponownie bardzo poważnie przeanalizować kandydaturę bielika albo orła. To kropki na tułowiu ptaka, które w tym miejscu bardzo przypominają białe piórka, które możemy znaleźć zarówno u bielików, jak i u orłów. I pomimo tego, że to również jest niezwykle interesujące, to kiedy wejdziemy trochę głębiej w szczegóły techniki menniczej w średniowieczu, to okaże się, że jest to bardzo schematyczny sposób ukazywania piór. I widzimy go na różnych monetach, i to zupełnie niezależnie od gatunków ptaków. Ale czy pomimo tego, że brakuje tutaj fizycznych podobieństw, orzeł albo bielik mógłby się znaleźć tutaj z symbolicznego powodu? W czasach starożytnego Rzymu legioniści nosili sztandary z napisem SPQR, co oznaczało Senat i Lud Rzymski. Ale tuż nad nim znajdował się orzeł, symbol majestatu. Od 107 roku przed naszą erą był to jedyny symbol rzymskiej armii, co oznaczał władzę. Był magicznym towarzyszem cesarzy. Kiedy urządzano im pogrzeby i palono ich ciała, wypuszczano orła w taki sposób, aby tłumowi wydawało się, że powstaje z płomieni i zanosi duszę cesarza do nieba. Podobnym symbolem był jeszcze wcześniej u Babilończyków, Persów czy u Greków, gdzie orzeł podawał mitologicznemu Zeusowi pioruny. Czy Bolesław Chrobry mógł sięgnąć do symboliki rzymskiej? To wcale nie jest pozbawione sensu, dlatego że wybicie jego monety zbiegło się w czasie ze zjazdem gnieźnieńskim z roku 1000, gdzie przyszły król, Bolesław Chrobry, podejmuje niemieckiego cesarza Ottona III, którego życiowym celem jest odbudowa Imperium Rzymskiego, co świetnie widać na kartce z jego Ewangeliarza, gdzie jest ukazany z jakim ptakiem? Z orłem. I to jeszcze w pozycji identycznej jak ta, którą znamy z monety Chrobrego. I teraz co się okazuje? Otton III widzi w Bolesławie Chrobrym władcę 1/4 odbudowanego imperium, co znajduje odzwierciedlenie na jeszcze innej kartce Ewangeliarza, gdzie widzimy cztery kobiety, symbol czterech krain składających Ottonowi hołd, a czwarta kobieta to Sklawinia, czyli ziemie słowiańskie. To wszystko oznacza, że Chrobry mógł wysłać Ottonowi III wyraźny sygnał poprzez umieszczenie orła na swojej monecie oraz napisu Princes Polonie, nawiązującego do rzymskiego tytułu princepsa. A jeszcze dalej w tych rozważaniach idzie polski kronikarz Jan Długosz. Pisał on: orła białego nadał Otton jemu i całemu Królestwu Polskiemu jako wieczny znak, aby podobnie jak Cesarstwo Rzymskie, które mając takiż znak, tylko w kolorze czarnym, podbiło wszystkie ludy germańskie. On, czyli Bolesław, używając takiego znaku na polu czerwonym, podporządkował sobie pozostałe ludy słowiańskie i pogańskie. Tak
takie opowieści jednak to czysta fantazja, podobnie jak teorie mówiące o chwycie marketingowym Chrobrego, który miałby polegać na umieszczeniu orła na denarze tylko po to, aby przypodobać się Ottonowi. Takie tezy były szczególnie popularne wśród badaczy niemieckich. Na przykład Gustav Seiler próbował udowodnić, że Polacy zawdzięczają swojego orła właśnie Niemcom. Polityczny wydźwięk takich idei jest tutaj oczywisty. Ale zastanówmy się, jeśli nie miałby być to orzeł, to co innego? Mógł być to na przykład paw. To również jest niezwykle ważny kandydat, dlatego że w pewnym momencie, zwłaszcza w czasach bizantyjskich, też symbolizował władzę, a poza tym przez bardzo długi czas uważano, że jego mięso się zupełnie nie psuje. Na przykład święty Augustyn pisał kiedyś, że takie mięso pawie, które zostało odstawione aż na rok, wyschło, ale nadal nadawało się do zjedzenia. Był więc ważnym symbolem nieśmiertelności. Na denarze Bolesława Chrobrego widać raczej coś kurowatego. A poza tym przyjrzyjmy się dwóm istotnym szczegółom. Po pierwsze, coś na głowie tego ptaka, co na pewno nie jest koroną. Mógł być to pawi czub z piór. I to wtedy świetnie by się zgadzało. Ale jest jeszcze jeden, o wiele ważniejszy szczegół. To jest ogon. Jest on tutaj rozłożony, za nic nie przypomina opuszczonego, jednolitego ogona orła, ale być może jest to właśnie pawi wachlarz. To by się zresztą zgadzało ze sposobem ukazywania go na monetach w tym czasie, zwłaszcza na monetach czeskich, u księcia Bolesława II, czy później u księcia Brzetysława. Tam również był paw. To czyni go niezwykle silnym kandydatem do ptaka z denara Bolesława Chrobrego. Ale zastanówmy się również nad innymi kandydatami. A może te trzy kreski to po prostu grzebień koguta? Zarówno teraz, jak i we wczesnym średniowieczu pełnił niezwykle ważną funkcję, bo budził, więc kojarzył się z czymś nowym. To według tradycji apokryficznych Biblii właśnie kogut oznajmił narodziny Chrystusa, a na dodatek w tamtym czasie wierzono, że jego pianie ma magiczną moc przeganiania nocnych potworów. Więc pomimo aż tak bogatej symboliki, niestety będziemy musieli odpuścić. Dlatego, że w tamtym czasie kogut kojarzył się głównie ze zdradą. Dlatego, że to on trzykrotnie przypieczętował zdradę Piotra, kiedy ten zaparł się Jezusa. Musimy niestety szukać dalej. Przed nami ostatni kandydat na symbol Bolesława Chrobrego, czyli gołąb. Jak tak patrzę na monetę, a potem na gołębie, to faktycznie pewne podobieństwo jest zauważalne. Ale musimy wyjść od kluczowego pytania. Dlaczego ten ptak miałby znaleźć się na tak ważnym miejscu? Co ten gołąb za sobą niósł? Otóż gołąb jest ważnym motywem chrześcijańskim, a konkretnie symbolem Ducha Świętego. I teraz niektórzy badacze twierdzą, że te trzy kreski nad głową ptaka to nie jest wcale korona, to też nie jest grzebień koguta, nie są to pióra, ale symbol Świętej Trójcy, więc mamy oczywiste połączenie Świętej Trójcy z Duchem Świętym. Ale teraz musimy znaleźć jeszcze połączenie z Duchem Świętym i wczesnośredniowiecznym władcą. I takie połączenie również występuje. Dlatego, że w tamtym czasie uważano, że władca jest w stanie wydawać sprawiedliwe osądy właśnie dzięki obecności Ducha Świętego. Natomiast mamy jedną niezwykle istotną sprawę, na którą musimy zwrócić uwagę. Pomimo pięknej symboliki, którą niesie za sobą gołąb, w tamtym czasie na monetach niestety nie występował. Zastanówmy się więc, który z naszych kandydatów był najmocniejszy. W świetle dzisiejszych badań i poglądów szanowanych historyków, takich jak profesor Stanisław Suchodolski, zwycięzcą zostałby paw. Głównym argumentem, który za nim przemawia, jest jego największe podobieństwo do wizerunku ptaka z denara Chrobrego oraz fakt, że pojawiał się w tamtym czasie na monetach innych władców europejskich. A wyobrażenie ptaka na denarze Chrobrego ma właśnie związek z monetami Sławnikowiczów, czyli z kręgiem bawarsko-czeskim. Wszystko zatem by się świetnie zgadzało. Jednak ustalenie, jaki ptak znajduje się na denarze Bolesława Chrobrego, nie jest dla nas absolutnie konieczne. Dlatego, że czy to był paw, orzeł, czy jakikolwiek inny ptak, to w tamtym czasie nie stał się symbolem całego państwa, a pozostał jedynie znakiem władcy. Później przez jakiś czas polscy książęta używali już orła jako swojego znaku, ale symbolem całego narodu stał się dopiero za czasów króla Przemysła II. Nowy król z okazji swojej koronacji postanowił zafundować sobie nową pieczęć majestatyczną, na której rewersie umieścił orła w otwartej koronie
I to właśnie od tego czasu, już możemy powiedzieć oficjalnie, orzeł stał się symbolem Polaków. Ale bardzo mało brakowało, aby polskie dzieci na pytanie, jaki znak twój, nie odpowiadały wcale orzeł biały, ale lew biały. Dlaczego? Dlatego, że Przemysł II pochodził z wielkopolskiej linii Piastów, która za swój znak przyjęła właśnie lwa, co jest świetnie widoczne przy okazji symbolu jego ojca, Przemysła I, czy jego wuja, który go wychował, Bolesława Pobożnego. Ale przyszły król decyduje się na zmianę znaku swojego i swoich przodków. Czemu miałoby to służyć? Otóż Przemysł II był niezwykle ambitnym politykiem, który miał plan zjednoczenia rozproszonych polskich ziem. I dużo łatwiej udałoby się to zrobić pod znakiem ogólnie znanym, a nie obcym dla niektórych lwem. A takim znakiem był właśnie orzeł, używany przez wielu Piastów, na przykład przez Piastów dolnośląskich, co dzisiaj znajduje odzwierciedlenie w herbie województwa dolnośląskiego, gdzie widzimy charakterystycznego czarnego dolnośląskiego orła z białym półksiężycem. Podobnie sprawa miała się przy okazji Piastów małopolskich, co również widać dzisiaj w herbie województwa małopolskiego, gdzie mamy białego orła z charakterystyczną złotą wstęgą. I to wszystko oznacza, że orzeł zastąpił lwa głównie z powodów marketingowych. I od tego czasu orzeł staje się ogólnonarodowym symbolem. Później nasz orzeł był wielokrotnie modyfikowany i zestawiany w wielu różnych konfiguracjach. Tak było za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kiedy naszego orła zestawiano na takiej właśnie czwórdzielnej tarczy obok litewskiej pogoni, tradycyjnego symbolu Litwy. Innym razem polscy władcy umieszczali naszego orła obok elementów świadczących o ich pochodzeniu. Tak było na przykład przy okazji tego herbu, gdzie w samym środku widzimy ciołka, inaczej cielaka, tradycyjny symbol rodu Poniatowskich. Był więc to herb dynastyczny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jeszcze później, za czasów zaborów, nie mogliśmy do końca decydować o tym, jak wygląda nasze godło, dlatego musieliśmy poczekać aż do upragnionej niepodległości. Wzór z 1919 roku nie obowiązywał zbyt długo, bo zaledwie 8 lat. Wtedy został zastąpiony w 1927 roku przez nowy, który już bezpośrednio nawiązuje do naszego współczesnego herbu. Kiedy jednak wchodził w latach 20., od razu wzbudził sporo kontrowersji. Główna dotyczyła zastąpienia zamkniętej korony z krzyżem na rzecz otwartej korony, ale już bez krzyża. Inny zarzut dotyczył ukazania naszego orła w formie przestrzennej, podczas gdy wielu heraldyków twierdziło, że musi to być rysunek płaski. Inne, już nieco mniejsze zarzuty to na przykład złota wstęga dookoła naszej tarczy, którą później we współczesnym wzorze już ostatecznie zlikwidowano. Jednak te kontrowersje były niczym w porównaniu do tych, które wzbudziło godło Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czasy PRL to nie tylko szklanki z koszyczkiem, meblościanki, ale może przede wszystkim zmienione polskie godło. Ta jedna zasadnicza zmiana w stosunku do wzoru z 1927 roku robi ogromną różnicę. Jest nią oczywiście brak korony. Dlaczego ówczesnym władzom ona nie pasowała? Okazuje się, że uznano ją za symbol starego systemu, za symbol monarchii. Dlatego usunięto ją jako coś reakcyjnego i konserwatywnego. Jednak z tymi zmianami chciano iść jeszcze o krok dalej, dlatego że na początku 1952 roku pojawiły się pomysły, aby polskie godło zmienić całkowicie, razem z polskim hymnem. Na szczęście do takich zmian nigdy ostatecznie nie doszło.
Obecnie korona powróciła i to również w wersji otwartej, dlatego raz na jakiś czas wybuchają nowe kontrowersje i pojawiają się żądania, aby przywrócić zamkniętą koronę. Ale gdzie leży problem? Otóż w paru interpretacjach zamknięta korona jest symbolem cesarza, a więc osoby zupełnie niezależnej. Natomiast korona otwarta miałaby być symbolem króla, a więc osoby zależnej zarówno od cesarza, jak i od papieża. I przez to niektórzy twierdzą, że zarówno w czasie II RP, jak i obecnie Polska jest w jakiś sposób zniewolona, od kogoś zależna. Jednak taka interpretacja w polskiej heraldyce raczej nie występowała. Na przykład za czasów polskiego Złotego Wieku mieliśmy koronę otwartą, a byliśmy przecież wtedy potęgą militarną i gospodarczą. A na przykład zamknięta korona z krzyżem pojawiała się w czasach Księstwa Warszawskiego, kiedy o żadnej suwerenności nie mogło być mowy. Druga kontrowersja polegała na umieszczeniu dwóch gwiazdek we wzorze z 1927 roku. Niektórzy twierdzili i twierdzą do dzisiaj, że jest to albo element satanistyczny, albo gwiazdki masońskie. Faktycznie w 1927 roku nie brakowało wśród członków polskiego rządu ludzi należących do lóż wolnomularskich. Ale to nie oznacza, że gwiazdki możemy uznać za symbol masoński, bo znacznie częściej w heraldyce pojawiały się jako prosty element zdobniczy. Na wszelki wypadek w tym wzorze z 1990 roku delikatnie je zmodyfikowano. Także przypominają już raczej fragment skrzydeł niż pentagram albo jakikolwiek inny pięcioramienny twór. Jednak czy współczesne godło jest tak naprawdę herbem? Czy zawiera błędy heraldyczne i powinno wyglądać inaczej? To musimy pamiętać, że z tym znakiem szli walczyć polscy wojownicy, rycerze i żołnierze. A właściwie powinienem powiedzieć za ten znak. Dlatego bez względu na wszystko jesteśmy mu winni szacunek.